Magazyn Dumy Stolicy, witamy po małych derbach Warszawy ze stołecznym Ursusem. Chociaż dla was to ponoć, kurczę, nie jest drużyna, która jest z Warszawy. Jak to, Łukaszku, jest? No tam na granicy, Na granicy, no dobrze. To mówiąc tak. Małe animozje warsiaskie, tak? Mimo wszystko tak, no tak jak wspomniałem. Trochę kurtuazji. Tak. Witam redaktora Luka, dzisiaj jesteśmy we dwóch. Witam wszystkich. No wczoraj niestety, no nie chciało nam się, no przyznajmy sobie szczerze, za dużo emocji po końcowym gwizdku. Sprzęt zamarzł, odmówił posłuszeństwa. Tak, niektórzy też odmówili posłuszeństwa, więc o meczu. Zaczęliśmy dobrze, mogło być lepiej troszeczkę, ale 2-1 na początek chyba dosyć... pozytywnie trzeba odbierać. Sam wynik jak najbardziej. Zwycięstwo cieszy w inauguracji rundy. Do tego rywal silny, Ursus. Przed kolejką byli przed nami w lidze. No nadal są. Nadal są, natomiast już mamy minimalną stratę do nich. Tak więc 3 punkty z takim przeciwnikiem. Tym bardziej, że no Ursus chyba zagrał w poprzedniej kolejce. Więc już byli po jednym spotkaniu o punkty w tym sezonie. My dopiero debiutowaliśmy. Do tego ta zimowa aura, która wszystkich trochę też jakby w piątek zaskoczyła. Tak więc 3 punkty na inaugurację. Mecz, generalnie wynik chyba trzeba uznać za sprawiedliwy. Pierwsza połowa wyrównana. Może z delikatną dominacją w drugiej części pierwszej połowy gości. Natomiast już druga połowa zdecydowanie... bezwzględnie tylko Polonia, plus do tego no te 2 setki, do których jeszcze chyba później wrócimy, jeśli chodzi o Krystiana Szkoda, bo mógł mieć fajny debiut. Dobra, ucinam ci, bo kurczę, bo zaczniesz monolog, a przynajmniej niech trochę tutaj pytań padnie. Ja się nie zgodzę, no jestem troszeczkę rozczarowany. No Krystian miał fajne wejście Smoka i na koniec tą pozycję man of the match zabrał mu niestety Grzesiek Wojdyga. No Krystek miał szansę, żeby hat-tricka ustrzelić na dzień dobry i potwierdzić to, co razem z Muchomorem mówiliśmy, czyli że wciągnie Dymyjana nosem w swoją pieczarę. No oby tak było. Czy niestety, że mu Grzesiu zabrał man of the match? Dlaczego? Należy mu się zdecydowanie. Do tego na tej lewej stronie z Czarkiem Sałczkiem dzisiaj naprawdę wczoraj siali spustoszenie, wczoraj, tak, siali spustoszenie. Oby do końca rundy ta współpraca im się tak układała. Co do samego Krystka, ja się bardzo cieszę, że wrócił, bo bardziej mnie przekonuje niż Tom Hałas. Więcej w ciągu meczu walczy, więcej tworzy, kreuje sytuacji, plus do tego może wczoraj nie potwierdził, ale jednak ten zmysł, żeby wykończyć tę sytuację, posiada. No zabrakło skuteczności, szczególnie w tej sytuacji z 80 minuty. Nikt, chyba nawet sam Krystian, nie wie, co tam się stało, że on tego nie zmieścił do bramki. No taka trochę kuriozalna sytuacja. Szkoda, bo na pewno jego pozycja byłaby jeszcze silniejsza w drużynie i no szkoda, no bo takie sytuacje trzeba strzelać, bo tak naprawdę gdyby coś się przydarzyło, Ursus mógł strzelić na 2-2, no to wtedy już byśmy Krystiana tak nie chwalili i ten debiut nie byłby taki fajny, nie byłoby 3 punktów. No ale miejmy nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej. No skoro Kryskowi nie wyszło, no to dzień naprawdę miał Grzesiek Wojdyga, no... Pochwaliłem go podczas wywiadu, pochwalę go i teraz. Cholera, no ciężko powiedzieć, co się wydarzyło przez tą zimę, ale chcemy chyba więcej. No chcemy więcej. Grzesiu, super robota. Tak jak rozmawialiśmy na trybunie prasowej ze wszystkimi pozostałymi dziennikarzami, no to zawodnik meczu w obydwu drużynach, bo goli, 2 asysty, tak? Asysta u nas, asysta dla Ursusa. No tak, no mi zdecydowanie chce się oglądać takiego Grzesia, chce mi się oglądać tak grającą Polonię jak w tym meczu lewe skrzydło Polonii. Chciałbym, żeby nasze prawe skrzydło zaczęło też tak funkcjonować, bo
Bartek Wiśniewski chyba musi się troszeczkę rozpędzić, chyba musi się też troszeczkę przyzwyczaić, bo znowu został przesunięty na to prawe skrzydło. Do tego Marcin Bochenek taki dzisiaj trochę bardziej z tyłu, a wiemy, że on lubi wychodzić do przodu. Natomiast jeśli chodzi o tyły, no to trzymał tyły, robił robotę, tego nie można mu odmówić. Ale chyba zabrakło też był mu... lepszy niż jesienią. Marcin dla mnie gra na stałym, równym poziomie i... Ja się nie zgodzę, był lepszy niż jesienią, na pewno. Z tyłu, bo z przodu mniej zamieszania robił. Z tyłu okej, nie będę się spierał. Natomiast, no, jak wspomniałem, widziałem już Marcina robiącego box to box wielokrotnie więcej razy. I takiego go chcę dalej oglądać. Wspomniałeś o Czarku Sałczku. Mega forma też, te głosy, które dochodziły zimą w okresie przygotowawczym, no, są trafne. Jest chłopak w gazie, widać, że no, Mateusz Małek będzie miał spore problemy, żeby odzyskać miejsce w składzie. Zanim jeszcze, że tak powiem, skończę to pytanie i postawię znak zapytania, to jeszcze duże pochwały dla Patryka Zycha, tak? Podczas konferencji prasowej zwróciłem uwagę, że chyba wreszcie głowa mu dojrzała, tak, możemy już cieszyć się z tego, że mamy trzech wartościowych ofensywnych młodzieżowców. Już nie juniorów, ale młodzieżowców. Znaczy, no tak, no ja jestem zachwycony formą Czarka. Dodatkowo ja wcale nie widzę tu jakby problemu. To jest problem inaczej, problem bogactwa, tak? Dla trenera zawsze dobrze, kiedy ma ten komfort wyboru, kiedy jeden zawodnik jest w gazie, a inni skrobią mu pięty, walczą o te miejsce, działa motywująco na całą drużynę, więc super. Dodatkowo, no może na razie jeszcze za wcześnie, ale jeśli i Mateusz, i Patryk będą pokazywali dalej dobrą dyspozycję, to ja wcale nie widzę problemu, dlaczego na przykład taki Bartek Wiśniewski nie mógłby się obawiać o miejsce w pierwszym składzie. Jeśli chłopaki naprawdę będą prezentowali dobrą formę, będą dawali dobre zmiany, zaliczą jakieś asysty, bramki, no to czemu nie? Oczywiście Bartek ma takie doświadczenie, że ciężko mu też na razie ten pierwszy plac zabierać, ale jeśli dyspozycją i występami przekonają trenera nasi młodzi, super. No, jeśli chodzi o Patryka, ja miałem takie same spostrzeżenia w tamtej rundzie, że on wychodził taki trochę spalony całą tą otoczką, trybunami, całym tym szumem. Natomiast dzisiaj na wejściu od razu pokazał, że to wszystko już jest za nim. Tak jak trener na konferencji wspominał, super przepracował cały ten okres zimowy. No i tak naprawdę będzie z niego chyba super pociecha, bo to, co prezentował w meczach rezerw, tak jak kręcił obrońcami i tak jak strzelał bramki, no miejmy nadzieję, że przełoży teraz na tą już dorosłą ligę. No i tutaj też będzie z niego duża pociecha, ma potencjał i fajnie, tak? Trzeba się cieszyć, tym bardziej, że no te, nie ukrywajmy, tyły to jest głównie dobre ustawienie się, taktyka, trzymanie się założeń trenera. Natomiast z przodu młodość, finezja, polot, kreatywność, no to jak najbardziej pasuje właśnie do specyfiki Czarka, Mateusza i Patryka. Niech nie grają, niech strzelają. Super. No to skoro stwierdziłeś, że Bartek może się obawiać, ja jeszcze wrócę do tego tematu, jeśli chodzi o pomocników, to sądzę, że jednak chyba Tobi może mieć poważne problemy, ponieważ Janek Balawejder no, pokazał pazur. No, przy bramce mówiło się, że tam troszeczkę on zawalił, ale moim zdaniem tam większą winę miał Daniel Choroś mimo wszystko. Janek też bardzo fajną formę zaprezentował i chyba może rzeczywiście Krzysztof Chrobak częściej próbować stawiać na niego między słupkami naszej bramki. No to wiesz, to ty tutaj jesteś lepszą wykładnią, jeśli chodzi o grę Janka, jako były bramkarz. Ale faktycznie, Janek nie jest to chyba... Nie jest to chyba jakaś tam bajka, nie jest to chyba
Rzecz nieprawdziwa to, co podkreślają wszyscy z trenerem. Przede wszystkim, że Janek robi mega postępy, z dnia na dzień jest coraz lepszy. I to widać na boisku, widać w jego interwencjach, widać w pewności siebie. Wczoraj też przy tych dwóch rzutach wolnych naprawdę pofrunął daleko na długi słupek i w pierwszej połowie wyjął piłkę z okienka. W drugiej połowie ten strzał szedł trochę niżej i też Janek go dosięgnął. Ja może bym się tak trochę przyczepił tylko tych piąstkowań przy dośrodkowaniach, bo no były one niebezpieczne i w drugiej połowie faktycznie, nie, w pierwszej połowie prawie Ursus nam strzelił po tym piąstkowaniu bramkę, ale tam rywal zza pola karnego po piąstkowaniu trafił piłką w słupek i dobitka była niecelna. To była bardzo groźna okazja. Natomiast no, jest to młody chłopak, młodzieżowiec. Też dzięki temu trener chyba ma większe pole do manewru, jeśli chodzi o środek pola, mając młodzieżowca w bramce. No i tak jak było podkreślane już w tamtej rundzie, Janek miał dostawać więcej szans i nie dlatego, że jest młodzieżowcem, czy nie dlatego, że jest w jakikolwiek sposób faworyzowany, tylko faktycznie widać, że Tobiasz no będzie miał ciężko. Kontuzja naprawdę bardzo mocno może mu skomplikować powrót do pierwszego składu, bo jeśli Janek zagra jeszcze 2-3 mecze na takim poziomie jak wczoraj, no to już i dla trenera Wojdygi, i dla trenera Chrobaka przy ustalaniu pozycji w bramce będzie bardzo duży skład zapytania, a w momencie, kiedy może być sytuacja, że tego młodzieżowca na placu będzie brakowało, no to wtedy już ten wybór między Tobaszem a Jankiem będzie oczywisty. No, Janek jeszcze ma ten dodatkowy właśnie walor młodzieżowca, więc... No ale tak jak z kolei wspomnieliśmy wcześniej, i Czarek, i Mateusz, i Patryk, no to jest jakaś alternatywa. Ja nie ukrywam, że mi we wczorajszym meczu najmniej w oko wpadł w takim pozytywnym sensie środek pola, czyli zarówno Marcin Gawron, jak i Marcin Kluska. No nie wiem, czy oni mieli więcej zadań defensywnych, czy może trochę bardziej rozkojarzeni chyba. Trochę bardziej rozkojarzeni, bo jeśli chodzi o Marcina Gawrona, to wydawało mi się, że praktycznie całą pierwszą połowę był spóźniony w swoich interwencjach i tam go rywale za każdym razem praktycznie ubiegali, jeśli chodzi o przejęcie piłki. Natomiast Marcin Kluska taki w ogóle mniej niewidoczny, jeśli chodzi o odbiory, jeśli chodzi o walkę. No i miejmy nadzieję, że to się ruszy. Czekamy też na debiut Olczaka. Czekamy też na powrót do zdrowia Cimka. Będzie wtedy większa konkurencja, to na pewno na każdego wpłynie pozytywnie. No nie, Klucha miewał fajne momenty na jesieni. W tą wiosnę nie wszedł za dobrze i też zdecydowanie dzisiaj, wczoraj z Gawronem nie zrobili dobrego wrażenia, ale za to też fajną alternatywą był Rafał Zembrowski. Po tym jak Przemek Szabat zmienił go na środku obrony, trochę drżeliśmy, bo jednak Przemek lubi czasem wprowadzić nerwowość tam, ale no, nie było horrorów w końcówce, więc zdecydowanie im plus. No ja jestem bardziej przekonany, jeśli chodzi o środek obrony, do takich zawodników właśnie postury Daniela Chorosia i Rafała Zembrowskiego zdecydowanie, więc no mnie jakby to wpuszczanie Przemka Szabata na środek obrony i przesuwanie do przodu na defensywnego pomocnika Rafała do końca jakby nigdy nie przekonywało, no ale tutaj na pewno trener widzi tych zawodników codziennie w treningu, plus do tego wielokrotnie podkreślał, że rozmawiając z nimi, oni sami na to wskazują, że lepiej czują się na takich pozycjach, więc no tu moja opinia jest tylko na podstawie tego, co ja widzę na meczach, tego, jakie warunki fizyczne prezentują dani zawodnicy. Natomiast no ja jestem jednak bardziej zwolennikiem, przynajmniej w naszej sytuacji, w naszej lidze, gdzie ci napastnicy rywala to są zazwyczaj przysłowiowi wielcy drwale, z którymi się trzeba przepychać, walczyć. Więc ja widzę jednak taką parę dwóch wyższych obrońców, może trochę mniej zwrotnych, ale na takich napastników
oni spokojnie wystarczają, no i dodatkowo właśnie te takie przebłyski u Przemka Szabata, kiedy są momenty, że nie wiadomo co się dzieje, czy mu trochę prądu odcina i zawsze gdzieś tam ten karny to bardziej chyba z tyłu głowy jest niebezpieczeństwo. Ja tam gdzieś zawsze dostrzegam takie ryzyko, dlatego ja gdzieś tam Przemka bardzo lubię, bo jest to fajny, waleczny, szybki zawodnik i mi się wydaje, że dla niego taka właśnie optymalna pozycja to jakiś jest bok pomocy, skrzydło i zawsze mam delikatne obawy, kiedy widzę go na środku obrony. No nie było tak źle, no. No nie, wczoraj było bardzo dobrze, natomiast no tak jak wspomniałeś wcześniej, gdzieś tam zawsze ten aspekt, że coś się może wydarzyć, nie wiem, może jestem przewrażliwiony po prostu. Liczymy na 3 punkty w następnym spotkaniu z juniorami Drwęcy. Miejmy nadzieję, że to nam wyjdzie. Ja, że tak powiem, taką małą szpileczkę bez, że tak powiem, komentarza z swojej strony wrzucę na koniec odnośnie konferencji prasowej. Może niekoniecznie na meczu z Turem, bo to już będzie okres wielkanocny, więc darujemy, ale panowie trenerzy, liczymy, że jednak do dziennikarzy będziecie wychodzić troszeczkę szybciej, no bo mimo wszystko czekamy, też chcemy do domu wrócić, zrobić materiał, pójść spać, dobranocko obejrzeć wcześniej i takie tam, no więc... No. Tak, no, ale wiesz, start rundy, jakieś tam lekkie zamieszanie organizacyjne. Wierzymy, że będzie to poprawione w najbliższym meczu. Natomiast jeśli chodzi o mecz za tydzień, zapraszamy na pewno kibiców na wyjazd, bo... Ma być organizowany. Tak, Enigma zbiera osoby, zapisy. Drwęca, Nowe Miasto, Lubawskie. Na pewno nie można powiedzieć, że jedziemy po pewne 3 punkty, ale w tamtej kolejce Drwęca zremisowała z ostatnim Wikielcem. Rzeczywiście w tej rundzie grają samymi juniorami, więc myślę, że drużyna Polonii, jeśli pokaże przynajmniej taki futbol jak w meczu z Ursusem, to ten komplet punktów powinna zgarnąć i miejmy nadzieję, że pozostałe wyniki też się będą układały pod nas. No i co? Otwiera się droga chyba. Ja tego głośno jeszcze nie powiem, mamy fajny terminarz. Bo ty jesteś wiecznym malkontentem, tam stopujesz, krytykujesz, ja patrzę optymistycznie, to co widziałem wczoraj mi się bardzo podobało, nastraja optymizmem, plus do tego jakaś tam delikatna zwyżka formy u kilku chłopaków, tak wiadomo, Manolo mógł trochę popodglądać Patryka Kamińskiego we wczorajszym spotkaniu, może się też troszkę bardziej rozbudzi i myślę, że będzie dobrze. Nie, no wiesz, nie kończy malkontentem, no ale no, pamiętaj o tym, że Witew oczywiście może się tutaj przejechać, ale z drugiej strony ten taki słynny cytat ze stand-upu Michała Kępy zawsze mi chodzi po głowie, mianowicie cała Polska nienawidzi Warszawy, więc wiesz, no będą bardziej grać chyba pod Widzewa niż pod nas. Zresztą jakby nas wypuścili z powrotem do drugiej ligi, nie obraziłbym się, fajniejsze wyjazdy, prawda, no moglibyśmy sobie pozwiedzać znowu jakieś ciekawe okolice, no, relacje zdecydowanie z wyższych lig się robi fajniej. No, będzie Radomiak, który bardzo cenimy. W tym miejscu pozdrawiamy kolegę Diesla, który szczególnie ceni tamtejś... I kolegę Czarka, którzy cenią bardzo i gościnność i schody, które są zwykle jak K2. Na szczęście tamtejsze hostessy są bardzo pomocne i umilają tą trasę. Nie przedłużając, za dzisiejszą analizę dziękuję koledze Rukowi. Dzięki. Komentujcie, wchodźcie na Dumę Stolicy. Pamiętajcie, jesteśmy mile widzieni w Nowym Mieście Lubawskim. Zapisujcie się na wyjazd, jedźcie, dopingujcie i wierzmy w to, że ten Widzew nie będzie taki straszny. Pozdrawiamy, dumastolicy.pl.